Siemano byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj zgodnie z obietnicą pokażę Wam, w jaki sposób moim zdaniem najlepiej rozpocząć FIFA 19 i przybliżyć się chociaż troszeczkę do zostania turbo milionerem. No i przypominam, jeśli chcecie więcej tego typu poradników na tym kanale, zostawcie łapeczkę w górę tam na dole. Pytaliście również często, czy będzie jakaś fajna okazja do zakupu FIFA 19. No i mogę powiedzieć, że tak, do zakupionej FIFA będą FIFA Pointsy. A co trzeba zrobić, żeby je dostać? Otóż do 15 października należy zakupić FIFA na wybraną platformę w sklepie RTV Euro AGD. Następnie wchodzimy w pierwszy link w opisie, który przeniesie nas do formularza. Wypełniamy formularz i w polu hasło youtubera wpisujemy Lisek. Do 21 dni od zakupu dostaniecie kod na maila umożliwiający zakup 500 FIFA Pointsów na konsolach za 1 złotówkę lub 2200 FIFA Pointsów za 35 zł na PC-cie. Kody rabatowe są ważne do końca listopada i ich pula jest ograniczona. A teraz profesor Lisek HD zaprasza na wykład pod tytułem Jak zostać bykiem w FIFA 19. Moim skromnym zdaniem najlepszą wersją FIFA do kupienia jest edycja mistrzowska, czyli ta po środku. Mamy tam wszystko to, czego potrzebujemy, czyli dostęp 3 dni przed premierą. Gdyby jednak ktoś się uparł na zakup edycji Ultimate, zdecydowanie dużo bardziej opłacalne jest wydanie tych 100 zł różnicy na FIFA Pointsy i zainwestowanie tego, czy to w drafty, czy to w paczki. No lepsze to jest na pewno, aniżeli oczekiwanie przez 20 tygodni więcej na jedną magiczną paczkę, dzięki której zarobimy 1000 albo 1500 coinsów. Mój stosunek do wersji demo nie zmienia się od lat. Poświęcanie mnóstwo godzin na grę w demo w malutkim stopniu przybliży Was do lepszej dyspozycji finalnej wersji gry. Zdecydowanie jednak preferuję zagranie dosłownie kilku spotkań w wersję demo, tak żeby po prostu poczuć tą grę i jednocześnie pozałatwiać wszystkie swoje sprawy jakieś tam prywatne, żeby tego czasu było jak najwięcej, no i wtedy skupiamy się właśnie i na pełnej wersji gry, i na wersji Early Access. Wtedy też zaczynamy prawdziwą zabawę. Dla graczy na PC-cie i na Xboxie One jest to ogromna szansa na zyskanie przewagi nad innymi graczami, którzy nie będą korzystać z tego dodatku. Koszt Early Access to 15 zł. Na jednym koncie można zagrać 10 godzin. Słyszałem, że rok temu była możliwość spowodowania, że można grać niezliczoną ilość czasu na jednym koncie. Ja z tego nie korzystałem, więc dokładnie nie wiem, jak to było. Ale jeśli będzie podobnie w tym roku, to jest wiadomy temat. Korzystamy z tego, cały czas gramy na jednym koncie, robimy po prostu wszystko, dosłownie wszystko, kupujemy tyle, ile mamy czasu, to kupujemy po prostu tyle tych Early Access. Jeśli jednak nie będzie takiej możliwości, to ja zastosuję metodę sprzed roku, czyli kupuję i akces na 3-4 kontach, oczywiście jeden po drugim, i w ciągu pierwszych 10 godzin uczę się po prostu podstaw. Rozgrywam sezony online, gram zwykłymi zespołami, aby przetestować najlepszych piłkarzy. Uczę się nowych sposobów wykańczania akcji, staram się jak najwięcej nauczyć kosztem pierwszego konta. Czyli staramy się po prostu jak najmocniej wyczuć tę grę, jakieś nowe schematy, coś ten tego pokombinować, żeby później się grało lepiej, bo na drugim koncie wchodzimy już w futa, czyli w Ultimate'a, i rozgrywamy mecze w sezonach online, aby poczuć gameplay, jaki towarzyszy w Ultimate Team. No bo jest wiadomo inny w Ultimate'cie i jest inny też w zwykłej FIFA. Wchodzimy na trzecie konto, a trzecie konto jest moim kontem głównym. To tutaj odbyła się cała zabawa. Mając już jakieś doświadczenie w grze, no bo 20 godzin teoretycznie, powinniśmy coś tam już ogarniać, tą najnowszą FIFkę. Doładowujemy sobie FIFA Pointsy i gramy drafty. Gramy drafty, cały czas gramy drafty. Jeśli wyczerpię 10 godzin na tym koncie, no to wchodzę na kolejny i również tam gram drafty. Oczywiście, jeśli chcecie przyspieszyć cały proces nauki, od razu doładowujemy FIFA Pointsy i gramy drafty, ogrywając przy tym najlepsze karty. No ale prawdopodobnie te pierwsze drafty nie pójdą nam najlepiej, więc tracimy FIFA Pointsy. Jeśli nie planujecie jednak kupować FIFA Pointsów, olewamy temat draftów i skupiamy się na stopniowym ulepszaniu składu, grając sezony online, squad battles, czy robiąc kolejne SBC. W momencie odpalenia webappa, który de facto jeszcze nie wiadomo kiedy wyjdzie, nikt tego chyba jeszcze nie wie, otwieramy wszystkie paczuchy, jakie nam EA dało na rozpoczęcie FIFA 19. No bo wiadomo, że coś fajnego może tam sypnąć. No i rzecz jasna, karty, których nie potrzebujemy, no to po prostu sprzedajemy jak najszybciej. Jeśli jednak trafimy jakąś mega dobrą kartę, na przykład Messi, Ronaldo, no to ja proponuję, ale tylko proponuję. Pamiętajcie, to nie jest jakaś mega dobra rada, ale proponuję zostawić i sprzedać w okolicy premiery gry, albo nawet kilka dni później. Bo historia pokazuje, że właśnie wtedy te karty mają gdzieś tak najlepszą cenę.
Jeśli planujemy zaś wydać trochę gotówki na FIFA Pointsy, moim zdaniem nie ma sensu zostawiać takich typowych średniaków w klubie. Ja będę ich sprzedawał jak najszybciej, czyli tak jak z tymi pierwszymi kartami, a z końców, które na nich zarobię, będę próbował handlować i teraz XD na czacie. Pamiętajcie, taniej kupić, drożej sprzedać. No chyba, że jesteście Liskiem HD, to możecie odwrotnie zrobić. Drożej kupić, taniej sprzedać. Karty once to watch, hashtag. Skupiłbym się jednak na kartach srebrnych i niedrogich złotych. Zrobiłbym listę kilku takich zawodników, których ceny miałbym opanowane i starałbym się sprzedawać zyskiem. Taki to ze mnie byłby magik, ale nie wiem, czy będę się bawił w handlowanie. Jeśli kupimy edycję mistrzowską, to 25 września cieszymy się pełną wersją gry. Jeśli planujemy wydawać pieniądze na FIFA Pointsy, to plan działania może być tylko jeden – drafty. Grając z drafta mamy już gwarancję otrzymania paczek o wartości co najmniej 15 tysięcy monet, nawet w przypadku przegranej w pierwszej rundzie. Dodatkowo ogrywamy multum kart, i te najlepsze, i trochę gorsze. Przyniesie nam to profit w momencie odpalenia pierwszego meczu FUT Champions, bo będziemy wiedzieć po prostu na co, jaką kartę stać, na kogo uważać, kto jest szybki, a kto jest troszkę słabszy, wolniejszy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego drafty i otwieranie z nich paczek aż do rozpoczęcia pierwszego FUT Champions moim zdaniem ma najwięcej sensu. W momencie, kiedy mamy tych FIFA bońców tyle, że nie damy rady wszystkiego wydać na drafty, a FUT Champions już się zbliża, więc skład wypadałoby mieć bardzo fajny, no to oczywiście otwieramy paczki, ale wtedy też proponuję ich sprzedać, tych zawodników, kilka dni po premierze, no bo historia pokazuje, że wtedy te karty były najdroższe. Prześledźcie sobie to dokładnie wszystko na Futbinie, ale te kilka dni po premierze, początek nawet października, te karty miały największy taki boom. Temat jest prosty, ale tylko w teorii, niestety. Moim zdaniem na początku każdej edycji FIFA najważniejsze jest to, aby poświęcić mnóstwo czasu na rozgrywanie spotkań. Po prostu, przez pierwszy miesiąc FIFA 90% czasu, który poświęcamy na FIFA, po prostu gramy mecze. Dodatkowo sprawdzamy na YouTubie poradniki, które wychodzą od profesjonalnych zawodników, jak wykorzystywać sytuację sam na sam, jak rzucać piłkę z rzutu rożnego. Dodatkowo proponuję oglądać streamy profesjonalnych zawodników. Ja osobiście na początku 18 podpatrywałem Rokiego, który teraz gra w PSG, Hughes Gorille, którego na bank kojarzycie, no i z którym wygrałem, przypominam. W dzisiejszych czasach prawie każdy pro player streamuje albo nagrywa jakieś odcinki na YouTubie, więc to naprawdę to jest złoto dzisiejszych czasów, że mamy taką możliwość dostępu do tych wszystkich kanałów, że jest w czym wybierać: YouTube, Twitch, streamy, odcinki, poradniki. A korzystając z tego i podpatrując innych, wskakujemy na poziom wyżej. Moje umiejętności handlowania w grze znacie bardzo dobrze. Jestem mistrzem tracenia końców na zawodnikach, chociaż były i perełki, takie jak na przykład sprzedaż Nazario i odkupienie go po lepszej cenie. Mimo to powiem, jakim torem ja będę się kierował, albo próbował chociaż. Otóż będę starał się jak najszybciej dorobić ikon. Dokładnie tak. Ikony zyskują najwięcej na wartości, bo na zakup ikony na początku FIFA niewiele osób sobie może pozwolić. No i później też historia pokazuje, że te ikony najmocniej szybowały w górę i w okolicach października, listopada, one były już naprawdę drogie. Dlatego też jak ja będę kupował jakieś ikony, to no, jak będzie mnie stać, to będę je kupował na początku FIFA. A jeśli o handlu chcielibyście dowiedzieć się troszkę więcej, to wbijajcie na fanpage Sąsiady Micha, tu gdzieś się wyświetla, link macie oczywiście w opisie. Dowiecie się tam na pewno dużo więcej niż ode mnie. Ja też tam podpatruję niektóre sposoby, polecam. Pierwsze dni, pierwszy miesiąc nowej FIFA to najlepszy okres każdej edycji, aby kupić FIFA Pointsy. Jeśli kiedykolwiek myślicie o wydaniu realnej gotówki właśnie na FIFA, to najlepiej zrobić to właśnie pod koniec września, czyli jak wychodzi nowa FIFA. Dlaczego? Odpowiedziałem już na to pytanie w poprzednich podpunktach, ale w skrócie wychodzi na to, że kupując FIFA Pointsy stać nas na drafty. Grając w drafty mamy gwarancję zarobku końców. Dodatkowo ogrywamy najlepsze karty, dzięki czemu uczymy się znacznie więcej, aniżeli grając z brązowymi kartami, co jest oczywiste. Otwierając zaś paczki za drafty zarabiamy końsy, dzięki czemu ulepszamy swój skład. Na pierwszy FUT Champions mamy większe szanse
zbudować lepszy skład, a lepszy skład, no to wiadomo, że są lepsze wyniki to są lepsze nagrody to jest więcej końców, więcej końców to jest lepszy skład, dlatego najlepsi zawodnicy na świecie właśnie na początku FIFA wydają tyle FIFA pointsów, bo dzięki temu tworzą sobie przewagę nad przeciętnymi graczami, a mając lepszy skład tworzą jeszcze większą przewagę. No i dogonienie takiej osoby przez przeciętnego gracza jest bardzo... ale to bardzo ciężkie. Mam nadzieję, że taki materiał się Wam spodobał i chociaż część z Was wyciągnie coś z niego dla siebie. Rozbiłem poszczególne punkty na czynniki pierwsze. Starałem się to zrobić jak najbardziej dokładnie. Dajcie obowiązkowo znać w komentarzu, co sądzicie o takim materiale. Ja bardzo dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Siemano!